Pokażę Wam dzisiaj ciekawe miejsce, którym jest moja kuchnia. Przyjeżdżając na wieś, musiałam nauczyć się robić różne rzeczy, które wcześniej nie były mi do niczego potrzebne. Jednym z nich jest rozpalanie kuchni. Oczywiście narąbanie drewek i ogarnięcie systemu kominowego, który się tutaj znajduje. Jest to bardzo stary dom, ma około 100 lat, ponad 113 mniej więcej. I trzeba to było wszystko rozgryźć. W każdym pomieszczeniu jest piec. Dzisiaj rozpalam kuchnię, bo jest bardzo zimno. Z reguły od września do marca na kuchni gotujemy i ogrzewamy kuchnię właśnie i nawet pokój obok. No więc startujemy. Już przygotowałam sobie drewka. Może pójdzie od razu? A nie, nie pójdzie. Przepraszam, szyberek. Trzeba otworzyć. Dobra. Pojemniczki do jajek są genialne, jeżeli chodzi o rozpalanie. Szybko łapią. Zobaczymy. No i chyba poszło. Ciąg jest, cuk jest. Może ręce mi się trzęsą. No i poszło. Teraz zamykamy dnie. To jeszcze przez chwileczkę dolne zostawiamy otwarte, żeby był ciąg powietrza. Słyszycie? Poszło. Kuchnia jest stara, oryginalna. Starałam się zachować tu jak najwięcej oryginalnych rzeczy. Tutaj są takie drzwiczki. To był piec chlebowy. Niestety jest zamurowany, bo nie byłam zbyt mądra i rozwaliłam stojący od tyłu cały ten chlebowy piec, żeby podłączenie do komina zrobić do centralnego ogrzewania. No bo też tutaj mamy centralny. Tu jest fajna sprawa. Nad tym. O, to jest okap. Wyciąg. Otwieramy to. O. Ogień poszedł szybciej. Otwieramy to. Jak otworzę mocniej, to dobra, wystarczy. Nie wiem, czy będzie widać. Chyba nie. Tu jest taki naturalny ciąg bezpośrednio do komina pod spodem. I wszystkie zapachy z kuchni, zapachy gotowania lecą prosto w komin. Nie wiem, dlaczego takie zamknięte jest. Słyszycie? Super. Uwielbiam swoją kuchnię i nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, życia tutaj w tym domu bez niej. Teraz możemy już szyberek zamknąć. Nie całkiem, o. Tu jest śmieszna rzecz. O, chleb się suszy dla konia. No. No właśnie, to jest taka suszarka. Można sobie tam włożyć grzybki, jabłka, chlebek. Nie wiem, czemu mi to... Nie umiem nagrywać chyba za bardzo. Cała ta ściana będzie wkrótce bardzo ciepła. Jest ławeczka. I naprawdę nie ma to jak wieczorem usiąść sobie na tej ławeczce i ogrzać plecy. Super sprawa. Dalej faktycznie ten wiechura. No, nie przewróci. No zimno jest, się bardzo wieje. Co się stało? Co? A, bo rozpalałem. Rozpalałam, tak. Zaraz będziemy robić dziupkę pomidorową. Ja wystawię tą kostkę może. Jaką kostkę? No to. A. Nie wiem, kręcę się. No to śpi piesek. Co?